Dzisiaj artykuł, który został mi polecony przy okazji rozmowy na temat tekstu greckiego w czasie zajęć z greki. Jest on o tyle ciekawy, że zawiera tutaj taką tezę: Panie, Panie, Jezus jako Jahwe w Ewangelii Mateusza i Łukasza. Napisane jest to przez Jasona Staplesa. Jak widać, to jest jakiś departament religijnych studiów w Uniwersytecie w Północnej Karolinie. I ten autor tutaj pisze tak. Pomimo licznych badań nad słowem Kyriu, Kyrios, Pan w Nowym Testamencie, znaczenie podwójnej formy Kyrie, Kyrie występującej u Mateusza i Łukasza zostało przeoczone, a większość z nich zakłada, że podwojenie jedynie komunikuje wyższe emocje lub szczególną cześć. W przeciwieństwie do tego niniejszy artykuł dowodzi, że podczas gdy pojedynczy kurios może być niejednoznaczny, podwójna formuła Kyrios poza Ewangeliami zawsze służy jako charakterystyczny sposób przedstawienia tetragrammatonu, to znaczy Jahwech, JHWH, i że jego użycie w Mateuszu i Łukaszu jest zatem najlepiej rozumiane jako sposób przedstawienia Jezusa jako stosującego imię Boga Izraela do samego siebie. Tutaj widzimy, tak się ten artykuł prezentuje. Not everyone. Nie każdy, kto mówi Kyrie, Kyrie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, wejdzie. Wielu mi powie w owym dniu, Kyrie, Kyrie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu i nie czyniliśmy w Twoim imieniu wielu potężnych rzeczy. I tutaj widzimy Mateusza, 7 rozdział, 21 do 22 wersetu. 21 do 22. I potem jest kolejny fragment z Mateusza. Później przyjdą pozostałe panny i powiedzą: Kyrie, Kyrie, otwórz nam. I to jest z Mateusza 25:11. I teraz jeszcze fragment z Łukasza, 6 rozdział, 46 werset. Dlaczego zwracasz się do mnie jako Panie, Panie, i nie mówisz tego, i nie robisz tego, co mówię? I to jest Łukasza 6:46. Dlaczego mnie nazywacie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? I to jest Łukasza 6:46. Oczywiście jeszcze jest Łukasza 13:25. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam, wtedy on odpowiadając, rzecze wam: nie znam was, skądeście.
Jest to, jak widać, podobna myśl, którą widzimy w Mateusza 25:11. Kolejne miejsce to jest Psalm 109, 21 werset. Ale Ty, Panie, o Panie, użyj nade mną litości dla imienia Twego, a iż dobre jest miłosierdzie Twoje, wyrwijże mię. I także Ezechiela 37, rozdział 21 werset. Tak, wtedy rzecz do nich, tak mówi panujący Pan, oto ja wezmę synów izraelskich spośrodku tych narodów, do których byli zaszli, i zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich do ziemi ich. Powiedz do nich, tak mówi Kyrios, Kyrios, patrz, ja wezmę cały dom Izraela ze środka narodów, gdzie ich rozproszyłem. Dwuznaczność słowa Kyrios, które może oznaczać mistrza lub pana, Pana w sensie królewskości lub służyć jako grecka reprezentacja niewypowiedzianego imienia Boga Izraela, dostarczyła wiele pokarmu dla licznych badań nad użyciem tego terminu w Ewangeliach i rodzącym się chrześcijaństwie oraz nad chrześcijańsko-logicznymi implikacjami jego zastosowania do osoby Pana Jezusa. Niemniej jednak, pomimo profuzji takich badań, przypadki u Mateusza i Łukasza, w których tytuł jest podwojony, Kyrie, Kyrie, prawie nie zostały przemyślane. Rzeczywiście wiele komentarzy i artykułów odnoszących się konkretnie do kilku fragmentów zawierających to powtórzenie w Ewangeliach ledwo zdaje się zauważać podwojenie, a te, które o nim wspominają, zazwyczaj odrzucają jego znaczenie jako typowe dla na przykład właśnie tutaj musimy przejść do następnej strony jako typowe dla semickiego sposobu semickiego sposobu lub po prostu sposobu na zaznaczenie wzmożonych emocji. Naukowiec o nazwisku Marko Frenszkowski przedstawił jedyny jak dotąd wyjątek, proponując wyjaśnienie wątpliwości, która tutaj reprezentuje aklamację Jezusa jako mesjańskiego króla. Jednak, jak zauważyliśmy już, podwojenie w tych fragmentach jest znacznie bardziej znaczące. Podwójna formuła Kyrios byłaby wyraźnie znana greckojęzycznej i żydowskiej społeczności pierwszego wieku jako jednoznaczny sposób sygnalizowania tetragramu w przeciwieństwie do bardziej niejednoznacznego pojedynczego Kyrios w greckiej Biblii pierwszego wieku, co sugeruje, że poprzez użycie formuły Kyrie, Kyrie zarówno Mateusz, jak i Łukasz przedstawiają Jezusa jako stosującego imię Jahwech do siebie. Kyrios i Jahwech, tetragram we wczesnych rękopisach greckich najwcześniejsze studia i najwcześniejsze badania nad Kyrios we wczesnym chrześcijaństwie dowodziły,
że chrześcijańskie zastosowanie Kyrios do Jezusa było naturalnym wynikiem typowej dla Septuaginty translacji Jahwech z Kyrios. W konsekwencji oznaczało to również identyfikację Jezusa z imieniem Jahwe na bardzo wczesnym etapie tradycji. Odkrycia wcześniejszych greckich manuskryptów wykazały jednak, że te starsze manuskrypty zwykle nie zawierają Kyrios, zamiast tego stosując inne sposoby przekazywania tetragramu, na przykład oryginalny skryba fragmentów Księgi Drugiego Prawa, które datuje się na pierwszy wiek przed naszą erą, pozostawił puste miejsce oznaczone wysoką kropką na początku, gdzie drugi skryba wypełnił hebrajskie litery imienia aramejskim pismem blokowym, wypełniając tylko około połowy miejsca pozostawionego przez pierwotnego skrybę. Oprócz aramejskiego pisma blokowego i inne wczesne manuskrypty, tutaj już przejdę na następnej strony, przekazywane przez chrześcijan, zachowują tetragram albo w paleohebrajskim zapisie, albo greckich literach. Degeneracja pisma aramejskiego, która doprowadziła do późniejszych kopii syriackich z takim tetragramem w postaci pypy. Niewiele, kilka przykładów ma Ia Omega. Ia Omega prawdopodobnie wzięte z właśnie Waw, Het, Jut lub inne transliteracje imienia też sobie w ten sposób radzono. I inne rozwiązania, tak jak dwa jody, czasami palohebrajskie, lub cztery kropki są stosowane. Ale z reguły te wczesne rękopisy nie zawierają Kyrios. Natomiast pierwszym manuskryptem z Kyrios, zgodnie z listą Emanuela Towa, jest Baden, którego datowanie jest na drugi wiek naszej ery. Zachęcam zatem do przeczytania w oryginale sobie tego artykułu Panie, Panie Jezus jako Jahwe w Mateusza i Łukasza. Jest to w czasopiśmie Studia Nowotestamentowe, wydane w 2018 roku przez Cambridge University Press. I jest to bardzo pouczająca lektura, która jednoznacznie udowadnia, że także naukowcy uważają, że Jezus jest Jahwe według Pisma Świętego.